Jest to na pewno dla mnie wielki zaszczyt, że ktoś zauważył, że przez te 20 lat mojej pracy w samorządzie przyniosło pewnie jakieś efekty. I za to bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tadeusz Oszkarczuk, wójt gminy Puck. Od 90 roku pracuję w samorządzie gminy Puck, najpierw w samorządzie miasta Pucka, a od 91 jako samorząd gminy Puck, przez długie lata na stanowisku zastępcy, później wójta gminy Puck i miałem ten wpływ na kształtowanie pewnej rzeczywistości. I jeżeli zostało to docenione i zauważone na bardzo wysokim szczeblu Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, czuję się mocno zaszczycony. Z czego jestem dumny, że przez te tyle lat udało mi się prowadzić gminę spokojnie, bez żadnych rewolucji, bez napięć społecznych, bez takich spraw, które pokłóciłyby, skłóciły społeczeństwo. Realizowałem politykę spokojnego rozwoju. Osiągnęliśmy wiele wspaniałych rzeczy, które zostały zrealizowane. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze dużo jest do zrobienia. Nasze oczekiwania rozwijają i wzrastają. Gmina Puck się rozwija statecznie i stabilnie. Świadczy o tym chociażby, że jest to gmina przyjazna, że tak dużo mieszkańców przybywa do naszej gminy. Okres 15 lat to jest około 7 tysięcy mieszkańców więcej. To jest bardzo duży postęp, a ludzie nie osiedlają się tam, gdzie się źle mieszka, gdzie otoczenie jest niedobre. Raczej szukają dobrego miejsca dla siebie w dobrym otoczeniu i cieszę się, że tak dużo ludzi wybrało to miejsce. To rzeczywiście znaleźć się w tak znakomitym gronie, bo pierwsze rozdanie już nastąpiło dla tych wszystkich ludzi, którzy w ciągu 25-lecia zasłużyli się dla samorządności w Polsce. Między innymi profesor Kulesza pośmiertnie został odznaczony i wielu wybitnych ludzi, którzy mieli ogromny wkład w reformę samorządową, gdzie postanowiono, że mieszkańcy lokalnie będą stanowić o swojej przyszłości. I znaleźć się w tak zaszczytnym gronie to dla mnie jest wielki zaszczyt. Pan Kazimierz Kotun, przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie. Pan Jerzy Wójcik, wójt gminy Bosakowo.